Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki. Oto Spiritfarer. Dzisiaj, jak widzicie, jestem samym. No i kontynuujemy naszą przeprawę. Ostatnio musieliśmy pożegnać Summer, naszą dosyć dobrą przyjaciółkę, która była, no w sumie, osobą, która pokazała mi w sumie najlepszą minigierkę statkową, jaka istniała do tej pory dla mnie. Czyli grałem na instrumencie. Jednocześnie bardzo, powiedzmy, osobę bardzo związaną właśnie z roślinami, ale mniejsza z tym. Teraz musimy pogadać z Gustawem. Znalazłem coś, co może ci spodobać, proszę. Prezent z kolekcji, tak, standardowe jakieś rzeczy potem na sprzedanie. O, odciad tu sobie gra. O, dobra. Jesteśmy już u Alexa. A, i przy okazji, nie wiem, czy zauważyliście, mamy nowy kolor kota. Jak w sumie sprawdziłem sobie, co go po prostu przekolorowałem, dobra. Teraz celem moim była kopalnia, chyba tutaj? No, mam taką nadzieję. Jeśli się pomyliłem, to trudno, jeśli dobrze, to fajnie, przynajmniej będę miał. Ej, zaliczony kolejny element. I nie będę ukrywał, dopiero dzisiaj zauważyłem pewną rzecz, jeśli chodzi o właśnie tutaj. Na przykład, poza tym, że jest cel, dajmy na to, pogadaj z kimś tam, to proszę, tutaj ten napis. Ja? Gwiazdą filmową? To za absurdalna i za absurdalny pomysł. Jakbyś mi pomogła temu biednemu człowiekowi. Prawdopodobnie bardzo mocno uderzył się w głowę, czy coś. Wszędzie widzi gwiazdy. Czyli po prostu Stella ma takie jeszcze właśnie swoje własne przemyślenia tutaj tam trochę niżej. Dobra, ale mniejsza z tym, tutaj co mamy? Dalej jeszcze jakąś skrzynię ukrytą, ale mniejsza z tym. Marmur. No, a posiadam wszystkie możliwe potrzebne moce, więc nawet nie będę tutaj udawał, że nie czy coś. Po prostu mam wszystko, co jest potrzebne, przy okazji dobra owca nakarmiona. Ale tak nie muszę wspomnieć o tym, ale Astrid, czeki tam, lubi najprostsze jedzenie typu pojedyncza ryba czy coś. A ty przy okazji coś jeszcze od nas chce? Nie bój się. Jesteś naprawdę urocza, manczkinie. Przypominasz mi bardzo o tym, jaka ja byłam, gdy byłam młodsza. Nosiłam zawsze tą czerwoną wstążkę, tak jak w magazynach. Chłopaki zawsze zwracali na mnie uwagę, no wiesz. Mogłam mieć to niego, syna Barbera. Był dosyć bogaty i miał... Ja nie wiem z tego, o co chodzi, ale coś czerwone, coś takiego. Albo nawet Ala, mistrza w narciarstwie. Al miał najpiękniejszy tyłek. Al Giovanni? Giovanni. Cokolwiek zrobiłam, cokolwiek ci działo, zawsze powodował, że się śmiałam, czemu byłam uśmiechnięta. Jego oczy wyglądały jak spadające gwiazdy. A, nie wiem, chyba coś, że jakoś na włosy pachniały odporne na bryza coś takiego, ale wystarczy o tym wszystkim. Śnienie na jawie nie doprowadzi nas nigdzie. Zajmij się czymś produkcyjnym. Czy twoje rośliny nie potrzebują wody? Aha. Akurat wszystkie są wyrośnięte. Ale tu akurat masz rację, powinienem je zebrać, postawić coś nowego. Ale spokojnie. Nie przejmujmy się tym, póki co do kopalni, zobaczmy co się jest. I od razu takie ogłoszenie, odcinek może będzie krótszy. Nie jest to spowodowane tym, że nie mam czasu czy coś, jakoś tam udało mi się pogodzić wszystko. Że tak nazwa, ale po prostu nie chcę, żeby siostra coś dołączyła, rozumiecie? Po prostu jakoś tak lubię odcinki samemu prowadzić ostatnio, tak nie ukrywam, siostra też jest super, ale no jednak wolę od tego odpocząć. Dobra, a teraz rozmowa. Dobra robota. No i właśnie krótszy do tego tak jeszcze wracając, bo siostra akurat nie ma, jak wróci, to prawdopodobnie będę musiał kończyć. Tak, jesteś bardzo dobrze przygotowana i gotowa do tej roboty. Dobrze sobie poradziłaś się krótko. Jestem bardzo szczęśliwy, by móc cię powiedzieć. Witać w drużynie, dobra, mam wejście do kopalni, w której widziałem już marmur, więc na pewno będzie ciekawe. I co my tu mamy poza lampami oczywiście. Oj, mocno, żebym spadł. Dobra. Dlatego potrzebujemy też tych różnych umiejętności, by móc tam wrócić czy coś. Dobra, mniejsza z tym. Dobra, to chyba już właśnie mamy pierwszego marmura. I widzę, że w tej kopalni będzie można nieźle się pogubić, w sumie. Ale dobra, fajnie zaprojektowali to miejsce. Nie wiem, czy
Jeśli się nie zgubię ostatecznie, ale tak czy jak warto pomyśleć o tym wszystkim. Może właśnie znajdziemy jakieś skarby, może coś. Może po prostu się pogubimy. Zresztą mniejsza z tym. Właśnie, tam są jakieś kable, tam chyba jest przejście dalej. Ale dobra, na spokojnie, muszę pozwiedzać. Dobra, kolejna lampa, sznurek. O, Astrid. Co jest? A, zbierasz trochę metali, okej. Dobra, Astrid, ty się ciesz. Z tego, że widzisz metale i w ogóle. Okej, jakiś sekret tu był. Nie wiem, co tam się stanęło wcześniej, ale... Metalowa lina i hematyt. Nie ukrywam, nie jest to dużo, ale dobra. Nie można oczekiwać wszystkiego od pojedynczych po prostu tych elementów. Dobra. Nie, nie. Zepsułem jak zwykle. Ale coś taki już mi urok, że psuję wszystko, czego się dotykam, się to wymaga chociaż odrobinę zręczności. Dobra, zanim pójdziemy gdzieś w jakieś nowe miejsce, muszę tutaj sprawdzić, co się kryje. O, proszę. Syrop klonowy i ametyst. Nie będę was okłamywał, nie wiem do czego to jest przydatny syrop klonowy. Wiem tylko, że już od dłuższego czasu mogłem go zdobyć, gdybym się postarał. Ale jakoś tak nie przyspieszyłem się nigdy do zrobienia tego zlecenia, które daje mi syrop klonowy. A tu proszę, znalazłem. Może okazać się cennym nabytkiem, a może się okazać zwykłym po prostu śmiecią, który mam tak bardziej na zasadzie. Nawet po to, żeby tylko mieć. Oj, okej, dobra, czyli już wiem, że trzeba wyłączyć latanie, żeby móc jechać na sznurku. Ale dobra. I jesteśmy w kolejnej sekcji. Oczywiście pierwsze co muszę poszukać sekretów, czy chociażby marmuru. Bo nie ukrywam, prawdopodobnie marmur jest tą rzeczą, której będę potrzebował najbardziej ze wszystkich. Do wielu rzeczy. Więc no. Okej. Zepsułem. I właśnie jeszcze, póki jest taki luźniejszy moment, to jestem skłonny wam powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. Nie wiem, czy będę 100% Spiritfarera. W zasadzie, wiecie, będzie jakiś ten, dajmy na to, uciążliwy surowiec, który jest potrzebny do 100% jakiejś chałupki jednego z duchów, czy tam w sumie z pasażerów. Ja mówię dalej duchów, ale to w sumie są pasażerowie nadal. To wiecie, no nie obiecuję po prostu, że dajmy na to, będę to kończył, ale postaram się jak najwięcej zrobić w granicach rozsądku i grindu, czy grindu mniejszego niż w Graveyard Keeperze. Bo wiecie, ta gra to jest po prostu, w moim odczuciu, wyznacznik najgorszej, po prostu... Najgorszej, jak to było? Najgorszej proporcji właśnie grindu do samego w sobie prowadzenia rozgrywki. Ale dobra, mniejsza o tym, po prostu zwiedzajmy tą kopalnię. A nuż się okaże, że coś tutaj będzie ciekawego. Nie, ja wszystkie światła muszę zapalać. Nie odpuszczę żadnemu. Okej, i tutaj wyskok. Po coś? W sumie nie wiem po co. A nic jest tutaj takiego wspaniałego? Aha. Czy tu był spadek na sam początek? Super. Dobra, na początku mam jeszcze kilka świateł niezapalonych, ale to zapalę sobie nawet w wolnej chwili czy coś. Na razie chcę się po prostu cieszyć urokiem tej kopalni i pozwiedzać jak najwięcej. W ogóle tak mi zaczyna zastanawiać się jedna kwestia. Jeśli chodzi o tego Spiritfarera. Bo nie ukrywam, zauważyłem, że dużo osób w jakiś sposób jest powiązane ze Stellą. Nie wiem czy wszystkie, ale naprawdę sporo. Zresztą chociażby pierwsza osoba, którą w ogóle spotkaliśmy, to była Gwen, przyjaciółka bliska Stelli. Później mamy Atula, jego wujka. Była Summer, która okazało się, że... Przynajmniej się ja dobrze zrozumiałem, to chyba... Była... W związku z ciotką właśnie naszej bohaterki. Ale potem następnie są tacy jak właśnie Astrid, czy Gustav, czy chociażby Alice, których... No nie wiem, czy coś łączy z naszą bohaterką, czy nie ostatecznie. Ale no, nie ukrywam, bardzo spora część właśnie postaci w moim odczuciu jest jakoś powiązana ze Stellą. Dobra, nie wiem jak tam wejść, czy coś ja źle robię, czy jak. Ale w sumie to wszystko, co teraz zobaczyłem, to sugeruje, że już większość kopalni zwiedziłem. A, dobra, już widzę coś. Prawdopodobnie jest tu jeszcze sekret z lampami, bo widzę kable we ścianie. Trzeba tylko w odpowiednim momencie się wyrzucić. Nie wiem, czy za wcześnie, za późno.
Ale dobra, spróbuję jeszcze raz, jeśli się nie uda, to po prostu opuszczamy kopalnię póki co i... Dobra, miałem rację. I co my tu mamy? Kryształy i wazę. Tu są diamenty. Dobra. W jakim też wypadku zwiedziliśmy ile się dało. Może coś pominąłem, może nie. Nie mnie to oceniać, jak już powtarzam po raz kolejny. A, na przykład właśnie jakieś obiady czy coś są zrobione. Czemu w sumie jak, czy coś? Akurat wiem, to robiłem dla Gustawa. Stricte. Zaraz wracam oczywiście do mównicy. Dobra, wiecie co? Trochę mnie nie było, więc pamiętam do końca co chciałem, ale po prostu zróbmy porcję pork chopów dla Atula, później pomyślimy co dalej i w sumie jest pora spania, więc... W sumie powinienem iść spać, jak już sama ta nazwa sugeruje. Ale póki co jeszcze wolę zebrać trzcinę cukrową, trochę bawełny i inne takie rzeczy, wiecie, na spokojnie. I po tym wszystkim... Na luzie, na spokojnie. Jak już się tym wszystkim zajmiemy właśnie, to może wyznaczyć nowy kurs. Na ostatnim miejscu niech będzie słonecznik, bo w sumie czemu nie? I dobra. Tu standardowo pewnie nie mam żadnych. Nie mam kapusty, chyba kupiłem ostatnio. Dobra. Czyli tutaj widać, że Stella musi się po prostu przewrócić z tym wszystkim. Nie ma innej opcji. Ale mimo to ona zawsze jest uśmiechnięta, taka bardzo właśnie pozytywna postać z niej. Taka zawsze radosna. Nawet, no czasami jest taka, wiem, przygnębiona, co dzieje, że mam tego dosyć czy coś, albo zaskoczona, ale poza tym zawsze po prostu pozytywna. No może poza notatkami, notatkach, jak tak sprawdzam, to trochę narzeka. I to nie mówię tylko o tym. Tutaj akurat się cieszy. Co? Aha. Pamiętam, że zawsze takiego potrzebowałam, gdy Gwen gotowała. No, ciekawy dopisek. Aha. Nie wydaje mi się, żeby cokolwiek, żeby to wszystko mogło być jeszcze większe. A tutaj... muszę ulepszyć swoją stację, żeby mógł dawać więcej, okej? Okay? A tutaj co dalej? A tu myślę, że powinnam ulepszyć jego czas, znaczy ten jaki czas. Jego domek od czasu, czyli ostatnia rzecz. Znowu żarcie, co nas, co teraz. I akurat to jest normalne i tutaj też trochę narzeka, ale nic wielkiego. A swoją drogą, nawet nie poszedłem spać, a już jest pora budzenia. Dobra. Mam pork chopy. Zobaczmy, czy mamy może jeszcze jakieś coś, co jest fajne, a jest... jak to się nazywa? No, typem... prostego. Dobra, mniejsza z tym. Później może się tym zainteresuje. Póki co, nawet nie będę karmił. Dam im za chwilę. I udajmy się zobaczyć, jak wyczyściłem tą kopalnię według oceny. No, dwie jakieś tajemnice, których nawet nie znam. I w sumie tyle. I teraz tak. Nie wiem, co tak naprawdę powinno być moim następnym krokiem. Może coś tutaj, chociaż nie jestem przekonany co do tego. A może właśnie powinienem, dajmy na to, pływać po takich zwykłych terenach? W sumie... prawda jest taka, że nie wiem. I tak samo nie wiem, co to jest za bariera. Wydaje się być jakaś... powiedzmy... tam, mglista, ale... jaka prawda, nie wiem. Tak czy siak, na spokojnie... płyniemy do busa. Może ulepszę w sumie... sobie, jak to się nazywa. To coś, jeśli mam wszystko? Nie, nie mam wszystkiego. Więc po prostu płynę tam. Chociaż nie wiem. Dobra, wiecie co? Pozwólcie mi się zastanowić. Spotkam się po prostu, jak już wszystko ustalę. Dobra, wiecie co? Zdecydowałem, że po prostu będę podróżował po różnych regionach, zbierał pudła. Może odkrywał coś. Wiecie, tak na zasadzie poszukiwania, bo nie ukrywam, nie wiem, co teraz mam zrobić. Żaden z tych moich celów nie należy do realnych. Przy okazji mamy gruszki i parę innych rzeczy. A mniejsza z tym. Powinniśmy się po prostu skupić, wiecie, na tym wszystkim. I przy okazji nie wiem, co to jest za jakieś, nie wiem, ogłoszenie czy coś, ale jakiś problem ze statkiem wydaje mi się, że jest. Nie wiem, o co chodzi. Nie, naprawdę nie wiem.
Wszystko jest przecież w porządku. Więc naprawdę jest takie zaskakujące, że jest tam jakieś ogłoszenie czy coś. A my jakby nigdy nic płyniemy. Ciekawa sprawa. Ha. Dobra, nie rozumiem tego. Oczywiście wiem, że tam może płynę w jakieś miejsce, w które nie powinienem czy coś. No ale póki co mówię, chcę po prostu sobie na spokojnie pozwiedzać czy coś. Może okaże się, że znajdę coś naprawdę wartego uwagi czy przydatnego, ale no na obecny moment, jak mówiłem, po prostu na ślepo mam zamiar łazić. Może nawet monitorując tą mapę, czy coś ciekawego odkrywamy, czy nie. Ha. Nie wiem, czy tutaj się poruszam wolniej, czy co, ale jest trochę takiego, no, inności w tym wszystkim. Pewnie są jakieś po prostu inne obszary, na zasadzie jakieś śnieżyce, czy coś. I dobra, już widzę, że tu mam jakąś krawędź mapy? Prawdopodobnie tak, dobra. W tą ciemność wolę nie wpływać, więc pozwólcie, że wyznaczę kurs bardziej. Co my tu mamy w ogóle? Aha, to jest po prostu sklep. W sumie nie wiem, no prawdopodobnie powinienem po prostu do najbliższego busa. Tak jak wiem, że tutaj tak daleko i w sumie tak zrobię i spotkamy się już w miejscu, z którego będziemy dalej zwiedzać jakieś tereny, szukać po prostu czegokolwiek. Mówię, na dzisiaj po prostu nie mam żadnych szczególnych planów. Wszystko, co mogę zrobić, jest, no niestety, poza moim zasięgiem, jako tako, w moim odczuciu. Też wiecie co, no już tak się powtarzam mocno i w ogóle, ale prawdopodobnie dobrym pomysłem byłoby można przeprowadzenie siostry, może ona by miała jakiś pomysł na to wszystko. No tak, swoją drogą wróciła, ale udało mi się wywalczyć, bym ten odcinek mógł spokojnie nagrać samemu, więc nie powinien być problem. I w sumie znowu mnie wołają. Co za domownicy. Dobra, wróciłem ponownie. Przy okazji statek już dopłynął, z busa skorzystałem. I tak, dzisiaj do Olgi odebrać to wszystko, a potem w sumie tu jest warstwa kamieni chyba. Zanim do Olgi, to idziemy tam. Jeśli w sumie to są kamienie, to prawdopodobnie właśnie wiem, co trzeba będzie zrobić, tylko właśnie kwestia materiałów. Muszę więcej aluminium nagromadzić, to oznacza poszukanie smoków. Aby sprawdzenie, czy jeszcze mam trochę aluminium w kieszeni, do przytopienia, że tak nazwę. I uwaga, uwaga, oj, na szczęście mam. Dobra. W takim wypadku zabawa z aluminium. W sumie chyba najszybszy metal ze wszystkich, który mam, tak szczerze. Ale czyli taki, który wymaga najwięcej precyzji w działaniu. Właśnie jedno dmuchnięcie daje go prawie do maksimum. Jeśli coś zrobi się za późno, to się psuje. Na całe szczęście widzicie już. Dobra, chciałem powiedzieć, że mam wyczucie, ale w kwestii aluminium nie trzeba mieć żadnego wyczucia, po prostu trzeba mieć cierpliwość. Dobra, amolinium mamy, więc złazimy, bierzemy niszczyciela skał i w sumie będzie można zwiedzać nowe głębiny. Co prawda na takie wydarzenia powinienem wziąć ze sobą siostrę, no ale powiedzmy, że może od następnego odcinka powróci. Na razie skupmy się po prostu samemu na tym wszystkim. No i właśnie, Fire Glow, aluminium, marble, Spirit Flower. No i następne. Czyli to była mgła, nie możemy tam przejść, dobrze myślałem. Dobra. Potem to, żeby być jeszcze szybszym, z tego będziemy mieli potem. Ze srebra, kryształowego szkła, szkła, ektoplazmy i jedwabiu, oraz po dwóch duchach będziemy mieli kolejne, potem tutaj jeszcze większa szybkość chyba. Jeszcze większa szybkość i to tyle. Dobra, czyli pomału kończą nam się ulepszenia w sumie. Mikstura expa. Okej. Wiecie co, to jest dziwne, mikstura expa. Nawet nie wiem, co w sumie to ma oznaczać, ale dobra. Wyznaczamy kurs za kamienie. Tylko najpierw, jak mówiłem, do Olgi, bo w sumie, no, zasadziłem tam na niej różne rzeczy, to teraz fajnie byłoby je odebrać. I w sumie, jeśli mogę, to chyba aluminium tym razem nawet posadzę we wszystkich miejscach.
Chyba, że mam jeszcze mało jakichś innych surowców, które można. Dobra, zobaczmy, można najszybciej. Skał mam w sumie wystarczająco. Żelazo, aluminium. Miedź też w sumie, ale to aż tak bardzo nie. Jak z drewnem w ogóle? Nie, no, drewno akurat porządnie. Czyli na obecny moment po prostu żelazo, aluminium i ewentualnie niech będzie limestone. Ale co do tego nie jestem przekonany aż tak bardzo, czy jest potrzebny. Więc no. Po prostu rozumiecie, o co mi chodzi chyba. Trzeba będzie się skupić na czymś istotniejszym, a nie byle co wyrzucać. Czuję, że po prostu żelazo i aluminium jeszcze będą milion razy... No, ach, już się plączę znowu. Milion razy przydatniejsze niż właśnie taka miedź, na przykład. Więc prawdopodobnie dam dwa żelaza, jedno aluminium. Tylko na najpierw trzeba dopłynąć. No i jesteśmy. Jeśli nie mylę, Olga właśnie wynurza się z wody. I zgodnie z tym, co mówiła, ma na sobie już wyrośnięte surowce. Dobra, hej Olga. O, mogę pogadać, dobra, to pogadamy. Moje siostry i ja podróżujemy przez te morza przez wieki. Ludzie oceanu są w naprawdę wielkiej potrzebie pomocy finansowej. Wiesz, że ludzie nie mają żadnych oszczędności? Jeśli się z nami zjednoczysz... Aha. Na pewno zyskasz więcej niż możesz sobie wyobrazić. A, płacimy w... drewnie i metalu, albo płacimy za to, dobra, nie wiem. Po prostu po krótkiej chwili twoja inwestycja będzie podwojona, albo nawet potrojona. Po prostu tak, dobra, a, czyli o to chodzi. Dobra. To zbieramy to, co wyrosło i oczywiście wsadzimy następne, o ile mogę. Ale co do tego nie jestem aż taki pewien. Wygląda, że chyba nie. Chyba to, co posadzę, to już jest... A nie, dobra, już myślałem, że na wieki, ale na szczęście tutaj jest dalej dostępne, więc... Nie powinno być problem, żeby właśnie tutaj posadzić więcej żelaza. I nawet, tak jak mówiłem, aluminium spróbować, ewentualnie jakieś inne elementy. Dobra, teraz kotę chodź po drzewo. Dobra. No w sumie teraz to jest największa współpraca, jaka może być z tym kotem. Na pewno większą niż udaje mi się z siostrą osiągnąć. Dobra, teraz tak. Czy aluminium mogę? Okej, mogę aluminium. Mówiłem aluminium. A, żelazo w sumie teraz mam dużo. Dobra, to niech jeszcze jedno aluminium będzie. I na koniec, dobra, niech już będzie ta miedź. O, coś ode mnie chce już. Skończyłaś? Tak. Dobrze, do zobaczenia później. No, cię w sumie nic wielkiego. Dobra. W takim wypadku nie będę się tym przejmował, lecimy za skały. I prawdopodobnie będzie to ostatnia rzecz, którą dzisiaj dokonamy, czy coś. I niestety zadzwoniłem oczywiście, a nie, zapomniałem, za ciemno. Tak, oczywiście spanie. Nie wiem, czemu to tak zaimplementowali w tej grze, może jakieś tam, ma to powiedzmy sens klimatyczny czy coś, ale... Poza tym nie widzę wielkiego sensu w tym wszystkim, naprawdę. Mhm. Mogę na szczęście tym operować wszystkim. No i płyniemy przez skały po prostu tutaj. Powinno być dobrze. W międzyczasie mogę rozdać w sumie jedzenie. Tak, mogę znaleźć coś dla ciebie. Okej, niech będzie co. Ostatnio dostał właśnie to, co lubi, więc po prostu tym razem musiałem dać byle co. A i w sumie powinienem zadzwonić, żeby wybudzić wszystkich. Bo szkoda czasu na to. Dobra, a tu cześć. Tak, tak, tak. Wiem, że chcesz te kurczaki, ale z tych nie mam. Dostaniesz to, dobra, ciesz się z żarcia. I oczywiście teraz ona.
Ty dostaniesz to. Aha. Nie, nie dawałem ci tego ostatnio. To jest taka trochę dziwna sprawa, że marudzisz o to, że ci to ostatnio dałem. Ostatnio dostawałaś rybę. Dobra, spójrz, zobacz, znowu dostanę coś takiego, po prostu stary dywan, nic wielce przydatnego, ale przynajmniej będę mógł sobie to sprzedać z zyskiem. I chyba w tym zżarła właśnie niedawno kapustę, albo tego ostatecznie nie posadziłem. Nie wiem szczerze, który bardziej. Ile cię roztrzęsę, tego nie mam zamiaru, ale no, stało się. No i tutaj też wszystko gotowe na szczęście, więc zbiorę, może później posadzę następne. Ale póki co, jak mówię, wystarczy. O, i przepływam przez barierę. Tak, skały. Czyli dobrze, w sumie myślałem, że tutaj się nie dostanę bez tego wszystkiego. No proszę, jednak potrafię się do czegoś przydać i pomyśleć logicznie, sensownie. Aha, on się już z nami wita, co z tego, że go karmiliśmy. No cóż. Dobra. Właśnie, tutaj co jest? A, drugie wejście takie ciekawe i jakaś stara kanapa. W sumie nawet nie wiem, po co Stella dała tą starą kanapę do tego mieszkania. I uwaga, uwaga, przy okazji jesteśmy w wschodniopunktowych dokach, czyli w porcie. Nie wiem, czy jest tutaj cokolwiek wartego uwagi. Dlatego też po prostu jedno, co zrobię, to tutaj, żeby odsłoniło mi magicznie więcej miejsca. I... nie wiem co to, ale coś tu jest. Oraz jest Old Central District. Nie wiem, co to są za rzeczy, ale okej. Natomiast jedyne, co mogę właśnie wam powiedzieć, to że Old Central District jest na pewno miejscem, do którego musimy się udać w ramach zadania stricte pobocznego całkowicie. Więc raczej za szybko tam bym nie popłynął, gdyby to było tak, że nie byłoby to po drodze do poszukiwania nowych miejsc. Teraz proszę. Okazuje się, że jednak się może przydać tam popłynąć. Są drogą, patrzcie. Kosz na śmieci. Co? Kolejny? Ej, dzieciaku. Pomóż mi tu trochę. No jest tam gość. Nie, patrz na niego. Spójrz na mnie. Więc tamten gość. Ostatnio dosyć... można powiedzieć, dosyć mocno nas gnębić, coś mi z tyłu możliwe. Aha, podróż nasze życie jest dosyć problematyczne. Zepsuł całą operację. Nie mogę ci powiedzieć żadnych szczegółów, jak na razie. Powiem jedno co powiem, to, że fajnie by było, gdybym mógł wyruszyć na permanentne wakacje. No wiesz... po prostu musisz się nim zająć, rozumiesz? Zrób to... dobrze i cicho. Nie wyglądasz na zbyt wiele, ale widzę to w tobie. Masz oczy zabójcy. Zobaczmy, co jesteś w stanie zrobić. Co? Bowing the beginners? Aha. Aha. To wydaje się nieprawidłowe. To wydaje się nielegalne. Zrobię, żeby to wszystko wyglądało, jakbym go gnębiła, ale nadal będę miła. Coś tak typu, okej. Ciekawa sprawa. To o niego chodziło, czy kogoś innego, bo ja już nie wiem. A, czy jest ich kilku? Ale dalej nie wiem, o którego chodzi. Dobra, on? Co robisz? Czemu na mnie tak patrzysz? Okej, okej, zrelaksuj się. Poczekaj. Chwilę, czy ta dwójka głupków, czy tam coś tego typu, kazała ci mnie, nie wiem, przekonać, tam przymusić do czegoś? Przestań na mnie tak patrzeć. Możesz przestać udawać. Nie da, nie masz szans pozbyć się mnie z tej roboty. Mam rodziny do wykarmienia. Aha, nie pozwolę, żeby ta dwójka twardzieli rządziła mną.
też byli tacy oczywiście. Szukali kogoś, kto pomoże z przewożeniem kontrabandy na inne wyspy. Nie pasuje mi to. Możesz mi powiedzieć, co chcesz. Mnie to nie obchodzi. Wymyśl sobie coś. Nie wiem co. Aha. Powiedz im, że kazałaś... Powiedziałeś, że będziesz jadła złote rybki jedna po jednej, dopóki ja się nie złamam. Podoba ci się to? Mam coś inne pomysły. Jestem tak właściwie pisarzem w moim wolnym czasie. Tak czy siak. Także wystarczy, żeby po prostu odeszli stąd wszystko i ruszyli naprzód dalej. Dobra, pasuje? Super. Aha, czyli to będą pewnie jakieś tacy... Bruce i Mickey? To co, będą dwóch gości w jednym? Mam mniejsze z tym. Zanim coś, to muszę sprawdzić, co my tu mamy. I co to jest? Cynk? W sensie zinc? Nareszcie! Jezu, ile ja na to czekałem. A, w sumie tam może coś było, ale mniejsze z tym, już spadłem, trudno. Nie wiem, może jeszcze spróbuję się tutaj wspiąć, czy coś, ale patrzcie, no nareszcie po takim długim czasie mam ten cały zinc. Czy w sumie cynk, czy jakoś tak to może być. Może nie jestem pewien. I przy okazji marmur. No kto by się spodziewał marmuru w takim miejscu? Nie, dobra, wiecie co? Zanim coś, to ja tam muszę doskoczyć. Po prostu nie jestem w stanie sobie pozwolić na to, żeby tam nie doskoczyć. O, super. Astrid nawet tutaj jest. No, czemu mi się kilo złamał, jak ja wypuściłem zanim on się łamie? Zresztą mniejsza z tym. Dobra, no, szybciej. No, co jest? Czy wy to widzicie? Ja po prostu nie umiem dzisiaj w kilofa. Nawet jeśli będzie trzeba, to może lepiej byłoby po prostu używał tych mniejszych machnięć czy coś. O, super, jeszcze stamtąd muszę skoczyć tu. Tak. Dobra. Dobra, czyli muszę to w ten sposób zrobić, że po prostu tak jak tutaj, czyli że skok pojedynczy z lotem i potem drugi skok, jak już będę bliżej. Aż nie wiem, to jest dalej za mało. Chociaż możliwe, że to jest moje wyczucie, po prostu jest kiepskie tyle. Spójrz tylko na to. Trzęsie się, coś nie? Czemu strasznie się boję, co za tchórz. Nie mógłbyś tylko stąd zobaczyć. Co zrobiłaś? Jakieś super metody dziwne używać czy coś. Cię proponuję. Jakieś różne właśnie takie metody gnębienia innych. To nie ma znaczenia. Wydaje się na zniszczonego. Zniszczyłaś jego gościa, dzieciaku. Z tego też powodu daję ci przywilej, żebyś mogła nas wziąć na przejażdżkę. Chodź na swoją łódź. Czyli teraz zdobyłem... Wygląda też jakąś dwójkę gości naraz, którzy mogą być bardzo problematyczni. Dobra. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Miejmy nadzieję, że nic aż tak strasznie złego. Ej, ty! Na co się kapisz? Chociaż w sumie... Bo tam mowa o dwójce, to jest tylko jeden przynajmniej, z tego co ja widzę. Jestem strasznie malutki ptaszek. I w ogóle mam taką... Jeszcze tak to nazwać twardzielską muzykę, jak się z nim gada. O, jasne. Nie patrzyłaś na niego. Zajmę się gadaniem. Mój brat jest dosyć cichym typem. Jeśli masz jakieś pytania, musisz ze mną gadać. Kapiszy? Dobra. Dobrze, że sobie poradziłeś z gnębieniem tego idioty. Łatwa robota. Mój brat sądzi, że nie nadajesz się do zajmowania się tą łodzią. Możemy ją od ciebie zabrać. Niech się tak stanie. Do zobaczenia. Okej. Myślę, że to jest coś dziwne. Muszę też tylko teraz sprawdzić.
Aha, jeśli są dosyć zadowoleni, to gadają wredne rzeczy. Dobra. Nie wiem, co o nich myśleć, ale powiem tyle. Zrobiłem, co miałem zrobić dzisiaj, w sumie nawet wyszło lepiej niż sądziłem. No i dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia w następnym odcinku. No i trzymajcie się. Hej, hej.